Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym. Podcast Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz portalu Obserwator Międzynarodowy. 12 marca 1999 roku w mieście o symbolicznej nazwie Independence w Stanach Zjednoczonych na ręce Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright formalnie przekazano przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. To właśnie wtedy formalnie Polska zmieniła swoją geopolityczną pozycję, stając się członkiem tego wciąż najpotężniejszego obronnego, militarnego sojuszu jakim jest NATO. 12 marca bieżącego roku w Białym Domu pojawili się wspólnie prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda oraz premier polski Donald Tusk, których przyjął prezydent USA Joe Biden. Te 25 lat obecności w sojuszu były w tym samym uroczyście podkreślone. Natomiast nie można uciec od wątku czynników zewnętrznych, przed którymi dzisiaj konkretnych zagrożeń stoi sojusz. Oczywiście, tutaj mówimy o sytuacji polityki Federacji Rosyjskiej, konkretnie agresji na Ukrainę, ale i generalnie polityki imperialnej, która zagraża również członkom. Sojuszu, więc to jest idealny moment, aby porozmawiać z jednej strony o tych żelaznych zobowiązaniach, jak to bardzo często podkreśla Joe Biden, wynikających z prawnego charakteru, wiążącego charakteru traktatu północnoatlantyckiego, a z drugiej róż, róż, różnego rodzaju norm, Zobowiązań o charakterze politycznym, ponieważ one również kształtują stosunki międzynarodowe i również w aspekcie bezpieczeństwa. I to dotyczy przede wszystkim dzisiaj Ukrainy, więc stąd te, te tematy są tak bardzo powiązane. Na kolejny odcinek podcastu o prawie międzynarodowym serdecznie zapraszają Mateusz Piątkowski. Oraz Tomasz Lachowski. No właśnie, 25 lat obecności Polski w sojuszu to oczywiście ma wymiar najbardziej doświadczenia wojskowego, politycznego, czy nawet, powiedziałbym, cywilizacyjnego z perspektywy właśnie konkret, jakby tego obszaru bezpieczeństwa. Ale my zacznijmy od samego paktu, od samego traktatu północno Atlantyckiego. On wcale nie jest długi z perspektywy, można powiedzieć, ilości artykułów, bo czasami jest taka tendencja do mierzenia, właśnie nazwijmy to, siły traktatu poprzez ilość artykułów, więc ten pakt, ten traktat ma tylko 14. Od tego, od tego zacznijmy. Były traktaty, które miały na przykład tylko trzy, jak pakt brianda ale wprowadzały bardzo konkretne normy prawne i zobowiązania, więc od tego zacznijmy. I właśnie mam do Ciebie pytanie. Jak oceniasz to najistotniejsze zobowiązanie prawne, które wynika z artykułu 5... Traktatu, choć pamiętajmy, że ten artykuł ma właśnie 14 artykułów, a nie tylko artykuł 5, więc jest również kilka innych ważnych punktów do omówienia. Ale zacznijmy od tego, właśnie jak to mówi Joe Biden, żelaznego zobowiązania. W zasadzie na czym polega artykuł 5 paktu? Wydaje mi się, że patrząc na jego treść, to jest tak naprawdę uruchomienie czegoś, co jest znane w prawie międzynarodowym jako samoobrony kolektywnej, tak? Czyli sam artykuł 5 odwołuje się do, do języka zawartego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, tutaj przypominając artykule 51 Karty. Mamy wskazane parametry samoobrony, samoobrony w prawie międzynarodowym jako tego wyjątku od zakazu użycia siły powszechnie uznaje się, to znaczy patrząc na całość prawa do samoobrony, to być może nawet gdyby w Karcie Narodów Zjednoczonych nie było zapisu odnoszącego się do, do tego prawa. To wydaje mi się, żebyśmy nawet go mogli z uwagi na powszechność samoobrony jako elementu elementu znanego, czy w prawie karnym, czy także w prawie cywilnym, moglibyśmy generalnie uważać, że państwa mają prawo do samoobrony nawet na podstawie tych ogólnych zasad prawa uznanych przez narody cywilizowane, jednego ze źródeł prawa międzynarodowego, które jest wskazane w artykule 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Więc patrząc na to językowo, to jest przepis, który wskazuje na konieczność kolektywnej obrony, w przypadku napaści zbrojnej, na uruchomienie kolektywnej reakcji. Oczywiście, to, co jest przedmiotem pewnej debaty geopolitycznej, to znaczy debaty z pogranicza sfery stosunków międzynarodowych, geopolityki, Polityki międzynarodowej i prawa międzynarodowego, jest oczywiście pełen zakres artykułu 5, czyli co tak naprawdę artykuł 5 oznacza? Czyli tak, musi zaistnieć stan napaści zbrojnej. Napaść zbrojna stanowi akt, który jest dokonany przeciwko wszystkim em, członkom sojuszu i w ten sposób niejako wszystkie państwa sojusznicze, niezależnie od tego, czy akurat wszystkie są poddane. Tej, tej napaści, czy tylko jedno z nich, powinny podjąć zadania polegające na kolektywnej obronie. No i oczywiście pewnym języczkiem uwagi jest to, czy powoduje to automatycznie, że e, taka napaść zbrojna stawia państwa NATO, wszystkie państwa NATO, w pozycji współuczestników konfliktu zbrojnego. Czyli czy oznacza to, że automatycznie dochodzi do zaistnienia stanu wojny pomiędzy jakimś państwem agresywnym, a pozostałymi członkami Paktu Północnoatlantyckiego? Czy też tak naprawdę może istnieć pewna stopni stopniowalność, że tak, zgadzamy się do tego, że musi być jakaś reakcja? No, ale właśnie no w pewnym sensie przeciwnicy tego silniejszego przekonania o charakterze artykułu 5 podnoszą, że ta reakcja może być stopniowalna, że niekoniecznie musi to być wejście do konfliktu zbrojnego jako tak zwany co-belligerent, czyli strona współuczestnicząca w konflikcie zbrojnym, czyli po prostu asystująca. W pełnym zakresie przy użyciu swych sił zbrojnych, ale może istnieć właśnie ten argument dotyczący stopniowalności, czyli to może być jedynie częściowa asysta wojskowa, to może być jedynie na przykład wspieranie sprzętowe, nałożenie sankcji, czy też inne działania, które państwa uznają za konieczne. Kiedy negocjowano traktat północnoatlantycki w 49 roku. Warto pamiętać o tym, że w Stanach Zjednoczonych było zagadnienie związane z tym, czy na przykład napaść na Francję, czy, czy na przykład na inne państwo. Pamiętajmy, że wtedy oczywiście NATO to był znacznie skromniejszy zakres państw, które były członkiem które były członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdy powstawał, no pojawiło się pytanie, czy od razu Stany Zjednoczone stają się stroną konfliktu zbrojnego, po prostu uczestniczą w wojnie. I zarówno prezydent Truman, jak i ówczesny sekretarz stanu Dean Acheson podnosili, że tak nie jest do końca, że tu chodziło o pewną kwestię amerykańskiego prawa. Pojawiło się zagadnienie, kto tak naprawdę może no, stwierdzić stan wojny w rozumieniu Konstytucji Amerykańskiej, podnoszono tu uprawnienia Kongresu, no i w pewnym sensie uważano, że to tak nie działa automatycznie, że tak naprawdę traktat NATO niczego nie zmienia, wciąż Stany Zjednoczone muszą podjąć w jakimś stopniu polityczną decyzję o tym, czy decydują się na bycie stroną konfliktu zbrojnego, czy też nie. Ten mechanizm oczywiście trochę się zmieniał, bo wiemy doskonale, że w późniejszych czasach prezydenci USA Często ignorowali kongres, ten wymóg e, e, związany właśnie z tym, aby posiadać autoryzację kongresu, w sytuacji, w której Stany Zjednoczone są stroną wojny, czy też mówiąc bardziej precyzyjnie międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Ale cały czas no, nie da się ukryć, że artykuł 5 został uruchomiony tylko raz i to w warunkach dość specyficznych, w warunkach, w których. Doszło do ataków z 11 września, w warunkach konfliktu zbrojnego raczej o charakterze zdecydowanie asymetrycznym, no i także w, w okolicznościach, które też były pewną nowością. Był to atak terrorystyczny wykonany przez, no właśnie, grupę, którą częściowo utożsamiana z Afganistanem, a częściowo, w jakimś stopniu nie. Wywoływały to oczywiście w pewnym sensie jakieś spory interpretacyjne w samym NATO, ale też no, zwróćmy uwagę, że, że ta odpowiedź NATO była dość jednolita, choć też nie wszystkie państwa w tym samym zakresie się zaangażowały w, w, w jakby w konflikt w Afganistanie i, i w tą kolektywną operację NATO ISAF, która przez wiele, wiele lat w Afganistanie działała. Więc tak naprawdę te spory istnieją. No i tu pozostaje mi jedynie zapytać. Ciebie o Twoje zdanie? Czy Ty uważasz, że artykuł 5 to jest faktycznie taka tarcza bezwarunkowa, która po prostu mówi wprost: jeden z, Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, ktoś zostanie napadnięty, wchodzimy do wojny? Czy też tak naprawdę jest tu jednak pewne pole dla uznaniowości członków NATO? Z pewnością jeden za wszystkich, wszyscy za, jed, wszyscy za jednego to wtedy, kiedy jak wskazałeś, jest do tego. Odpowiednia polityczna wola. Nie ukrywajmy, że przede wszystkim mówimy o woli politycznej w Waszyngtonie, chociaż akurat patrząc z perspektywy ostatnich tygodni, czy nawet już lat, kiedy do NATO dołączyły dwa państwa nordyckie, czyli Finlandia w zeszłym roku, a dosłownie kilka tygodni temu Szwecja, ta sytuacja się na przykład Polski. Jednak na plus zmienia, ponieważ w istocie ten znaczny dodatek i w sensie zbrojeń, i samych wyszkolonych żołnierzy, właśnie państw północnych, państw nordyckich, no ma tutaj dla nas kolosalne znaczenie. Też ewentualne rozciągnięcie frontu, a to już jest kwestia bardziej strategiczno-taktyczno-operacyjna niż stricte prawna. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na artykuł 5, tak jak słusznie zauważyłeś, odwołuje się on do Kart Narodów Zjednoczonych, do artykułu 51, czyli właśnie do prawa do samoobrony w tym duchu samoobrony zbiorowej, i też do elementu napaści zbrojnej. Przypomnijmy, że napaść zbrojna jako taka nie jest definiowana przez Kartę Narodów Zjednoczonych. W Karcie Narodów mamy artykuł 2, ustęp 4, który zakazuje użycia siły lub groźby jej użycia. Natomiast przyjmuje się, że agresją, czyli napaścią zbrojną, którą definiuje jedna z rezolucji 34, 33.14 z 1950, 1974 roku rezolucji zgromadzenia ogólnego ONZ jest przykładem kwalifikowanego naruszenia zakazu użycia siły lub też groźby jej użycia z karty. No i tutaj patrząc na tę definicję napaści zbrojnej, definicję agresji, też warto ją zestawić z tymi najbardziej potencjalnymi, z zagrożeniami, które mogą płynąć na nasze państwo, na naszych sojuszników najbliższych, jak państwa bałtyckie zwłaszcza. Na przykład działania takie tak zwane hybrydowe, jak to się często mawia, poniżej progu wojny, chociaż prawo międzynarodowe właściwie odeszło już od pojęcia wojny, jak zauważyłeś bardzo słusznie, mówimy przecież o konfliktach zbrojnych, które mogą być międzynarodowe bądź niemiędzynarodowe. I tutaj, taką jedną z odpowiedzi definicji napaści zbrojnej jest to, że agresją może być również, i to wynika wprost z definicji, wysyłanie przez lub w imieniu jakiegoś państwa uzbrojonych band, grup, sił nieregularnych lub najemnych, które dopuszczają się aktów zbrojnych o takiej doniosłości przeciwko innemu państwu, że oznaczają akty wyżej, czyli te takie klasyczne akty agresji. Dotyczące właśnie tego nazwijmy to hybrydowego komponentu. Więc w sensie prawnym, oczywiście, ponownie może być pytanie, czy na przykład wyschłanie jakichś zielonych ludzików, na przykład w Estonii w okolicach miasta Narva, które jest tuż na granicy z Federacją Rosyjską, czy na przykład na, na Łotwie. Gdzie znaczną część społeczności łotewskiej stanowi mniejszość rosyjska lub mniejszość rosyjskojęzyczna, więc też ten wątek tutaj może być wykorzystywany. Natomiast patrząc z perspektywy samej definicji, no to ona na to nam pozwala w tym sensie, że właśnie traktuje działania nawet nieregularnych paramilitarnych grup. Nieoznaczonych, nieoznakowanych z perspektywy tych regularnych sił zbrojnych danego państwa, że jest to, może to być przypisywane właśnie państwu, jeśli faktycznie stwierdzimy, że ten stopień powiązania właśnie pewnych instrukcji, rozkazów, kontroli efektywnej jest tutaj spełniony. To oczywiście jest również rola. No, powiedziałbym, tak wywiadu innych źródeł informacyjnych, które nam po, 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 pozwalają ocenić, że po prostu dana grupa jest faktycznie grupą, którą, która jest sterowana przez inne państwa. I tak jakby wydaje mi się, że odczytując to zobowiązanie artykułu 5 z takim um, poczuciem dobrej woli, a to jest przecież bardzo ważna. Zasada ogólna prawa międzynarodowego, no to w istocie artykuł 5 jest odpowiedzią na również działania hybrydowe. Natomiast z pewnością tutaj zgadzam się, że, że w przypadku na przykład pewnego podważania ze strony poszczególnych członków. Charakteru tego artykułu 5, na przykład niekończących się debat, dyskusji, czy to już spełnia kryteria, czy też nie, może być oczywiście przeciwko sojuszowi wykorzystane. Więc w tym sensie ta wola polityczna stosowania traktatu jest, jest niezbędna. Zresztą zauważmy, że artykuł 5 to nie jest jedyny. Na przykład dziś mówimy bardzo dużo o, o tym procencie. Budżetu państwa, poszczególnych państw członkowskich przekazywanych na obronność, czyli właśnie w zależności od ustaleń dzisiaj mówimy o 2% PKB budżetu właśnie na obronność kraju. Są pomysły, jak chociażby prezydenta Polski Andrzeja Dudy, aby to, ten poziom podnieść do 3%. Mamy artykuł trzeci traktatu, który wyraźnie wskazuje, że wykonywaniem traktatu właśnie w dobrej woli jest również to, że strony utrzymują i rozwijają swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści. Więc patrzmy na ten traktat również holistycznie, nie tylko przez kontekst artykułu 5, ale przez właściwie takie codzienne, żmudne często Często też politycznie trudne, ale właśnie stosowanie traktatu, postawienie traktatu, właśnie poprzez zaangażowanie poszczególnych państw w własną obronność, ale też i cały system, prawda? Bo tutaj przecież mówimy w Polsce dzisiaj o obecności wojsk amerykańskich, również wojsk innych państw sojuszniczych, więc w tym sensie, też trzeba zauważyć, że jeśli na przykład atak ze strony przeciwnika, no zapewne ze wschodu, oczywiście oby do tego nie doszło, na przykład był atakiem na nie oddział Wojska Polskiego, ale właśnie wojsk sojuszniczych natowskich, które się na naszym terytorium znajdują, no to w istocie to też jest przykład, który stanowi, w, stanowi właśnie przykład. Jednego z elementów definicji zbrojnej napaści zacytuję, atak za pomocą sił zbrojnych jakiegoś państwa na siły lądowe, morskie lub powietrzne, lub potem morską lub powietrzną innego państwa. Czyli w istocie wówczas ta zbrojna napaść chociaż na terytorium Polski można by jak najbardziej interpretować, że jest również napaścią na państwo sojusznicze, którego oddziały zostały zaatakowane przez działalność przeciwnika. Więc traktat i również prawo międzynarodowe daje takie możliwości. Natomiast rzeczywiście tutaj chyba ten wniosek razem możemy właśnie wysnuć, bo też taki powiedziałeś wcześniej, więc do tego się przyłączam, że ta wola polityczna stety, niestety jest jednak w tym zakresie kluczowa. No i właśnie, mówiąc o woli politycznej, mówiąc o normach nieprawnych, nieprawnie wiążących, a tych normach politycznych. Chciałbym ciebie zapytać o dokument, tutaj przychodząc już na, tą, na to poletko ukraińsko-rosyjskie, na, na, na dokument, który właśnie był, zwłaszcza w 2014 roku, bardzo często przywoływany przez stronę ukraińską po tej pierwszej fazie agresji na Ukrainę przez Rosję, mianowicie na memorandum budapesztańskie 1900. 1974 roku, więc, 40, więc 30 lat temu było ono przyjęte, a 20 lat przed napaścią Rosji na Ukrainę poprzez aneksję Krymu. No właśnie, to jest taki przykład, który pokazuje, że nie wszystko, co na papierze, a nawet podpisane przez przywódców państwowych, może być prawnie wiążące. Jak do tego? Memorandum, ty podchodzisz z perspektywy analizy, właśnie interpretacji postanowień, poszczególnych zobowiązań, które w Memorandum Budapesztańskim są zawarte. Tak, tu chyba tak naprawdę możemy naszych czytelników właściwie odwołać do świetnego tekstu napisanego przez panią doktor Agatę Kleczkowską na temat właśnie charakteru Memorandum Budapesztańskiego, w którym bardzo kompleksowo pani doktor przedstawia. Że było to tak naprawdę jedynie, jedynie pewna gwarancja natury politycznej. Przypomnijmy, że po rozpadzie Związku Radzieckiego Ukraina pozostała z bardzo dużym zasobem posowieckiego arsenału jądrowego. Szacuje się, że była to jedna trzecia ogólnego potencjału radzieckich sił strategicznych, jądrowych, która. W to potencjał znalazł się po rozpadzie Związku Radzieckiego w granicach niepodległej Ukrainy. No i oczywiście powstały różne koncepcje odnoszące się do, do tego, co robić z tym arsenałem. Nie, nie należy tutaj w pewnym sensie ukrywać, że moment, w którym negocjowano Memorandum Budapeszteńskie, abstrahując od tego, czy jest to wiążąca umowa w świetle prawa międzynarodowego czy deklaracja polityczna, na co od razu trzeba sobie powiedzieć, że zdecydowanie więcej wskazuje na ten drugi element, że była to tylko polityczna gwarancja, to jednak kontekst negocjacyjny był bardzo istotny. No, zwróćmy uwagę, to były lata 90. Francis Fukuyama napisał wtedy książkę Koniec historii, i generalnie wszystkim trochę na świecie wydawało się, że Stany Zjednoczone, Zachód, który wygrał zimną wojnę, który bardzo promował demokrację poprzez różne instrumenty typu soft law, również rozwój popkultury. Mówiąc w skrócie, wydawało się, że jakby te produkty amerykańskiej demokracji w różnym stopniu będą istniały od Vancouver wręcz do włady Wostoku i w związku z tym nawet to dawne imperium zła. Przejdzie przez pewną transformację, i generalnie nie będzie już potrzeby stosowania w nadmiernym stopniu tego odstraszania nuklearnego. Też pamiętajmy o perspektywie ukraińskiej. Czyli po pierwsze, to był ten kontekst szeroki, po prostu nie było tego zagrożenia. Nie było tego zagrożenia ze wschodu. Po drugie, dla nowo powstałego państwa ukraińskiego był to poważny problem. Poważny problem polityczny, ponieważ były naciski ze strony państw zachodnich. Obawiano się, że. Ten potencjał jądrowy Ukrainy, no może ewentualnie posłużyć jakimś grupom niepaństwowym. Ukrainą był wtedy ten problem, że no nie było jasne, jaki jest status Ukrainy względem traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej, traktatu NPT. No i w pewnym sensie Zachód zaproponował, że za, w pewnym sensie, pozbawienie się tego arsenału jądrowego i przystąpienie Ukrainy do traktatu NPT uzyska ona, Gwarancje, które tak naprawdę koniec końców okazały się być niewiążące, bo już w trakcie tych negocjacji podnoszono, że no w pewnym sensie nie obliguje to stron tego porozumienia do jakiejś kolektywnej obrony Ukrainy w razie zagrożenia jej. Suwerenności czy integralności terytorialnej. I tak naprawdę okazało się w 2014 roku, że jakby wszystkie państwa zachodnie, które no, udzielały gwarancji Ukrainie, jednak w pewnym sensie no, zwróciło uwagę, że jakby Ukraina nie ma co oczekiwać na pomoc polegającą na tym najbardziej radykalnym działaniu, czyli wezwaniu do kolektywnej obrony i asyście Ukrainy swoimi siłami zbrojnymi w jej obronie, ponieważ no, takiego zamiaru nie można odczytywać właśnie z treści, z treści Memorandum Budapeszteńskiego. Dziś oczywiście oceniamy to w sposób bardzo różny, co jest interesujące. To jest taka ciekawostka, o której się niedawno dowiedziałem. John Mersheimer, bardzo kontrowersyjna postać, jeżeli mówimy o w ogóle teorii stosunków międzynarodowych, bardzo kontrowersyjna postać w kontekście jego różnych test co do przyczyn rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ale coś ciekawe, przed jakby transferem broni jądrowej on napisał tekst, w którym argumentował, że Ukraina nie powinna się pozbywać broni jądrowej, bo być może kiedyś będzie mogła jej potrzebować. Bardzo interesujące jest to, że, że, że ten autor tak kontrowersyjny napisał wiele, wiele lat temu pewien dość proroczy tekst, w którym wskazał, że pozbycie się. Tego potencjału jądrowego może być politycznym błędem, który może zaważyć o tym, że Ukraina traci ten lewar odstraszania i niestety staje się państwem, które może być poddane z kolei szantażowi nuklearnemu, który, jak widzimy, ma, a, ma miejsce cały czas w jakimś tam mniej lub bardziej zaawalowanym stopniu. E, więc e, tutaj faktycznie patrząc na Memorandum, bo ta pesztańskie dlaczego tak naprawdę my w jaki sposób rozróżniać, bo to też jest dość istotne, pomiędzy prawnie wiążącymi umowami międzynarodowymi a gwarancjami politycznymi przede wszystkim determinuje nam to język. E, język, który sugeruje powstanie pewnych obietnic, a nie zobowiązań, czyli e, różnica właśnie pomiędzy tymi promises e, a obligations, jak to się mówi, no, no jest decydująca. Decydujące jest również to, czy takie porozumienia, no też wymagają ratyfikacji. Nie mam wątpliwości, że porozumienia, których Państwa z obligują siebie w sposób wiążący w świetle prawa międzynarodowego do wspólnej obrony, no nie mogą być zawierane. Jakby państwo nie może wyrazić ostatecznej zgody na związanie się taką umową, tylko poprzez jej podpisanie. Ona musi przejść przez proces ratyfikacyjny. Nie ma co do tego wątpliwości, że tak poważne umowy muszą mieć pewną legitymację parlamentarną, muszą mieć pewne zatwierdzenie ze strony parlamentu, aby być też w pełni skuteczne, bo taka jest, powiedzmy sobie szczerze, również rola ratyfikacji w procesie prawa międzynarodowego, że to przeniesienie tej sprawy na grunt prawa wewnętrznego daje także takiej umowie większą legitymację, że, że nie tylko władza wykonawcza, ale również ta władza ustawodawcza no w pewnym sensie rozumie, akceptuje i zgadza się na przyjęcie pewnych zobowiązań, które mogą ewentualnie prowadzić do tego, że dane państwo może w konsekwencji stać się stroną konfliktu zbrojnego, nawet jeżeli on wybuch z dala od tego państwa. Więc w tym zakresie no, no, wydaje mi się, że właśnie Memorandum Budapeszteńskie raczej tak jak wskazała w swoim świetnym artykule pani doktor, no, jednak nie tworzyło Żadnego wiążącego zobowiązania po stronie zwłaszcza państw zachodu, do udzielenia pomocy zbrojnej Ukrainie. No, same gwarancje, oczywiście integralności czy nietykalności, generalnie naruszalności granic, oczywiście one w jakiś tam stopniu współgrają z ogólnymi zasadami, ale już wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych, więc tutaj, jakby samo w sobie memorandum nie, do, nie, nie dawało niczego nowego. Natomiast no właśnie, nie istniała ta, to, co jednak w pewnym sensie jest tym, tą siłą paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli nie istniało to twarde zobowiązanie do wspólnej obrony. Tego w Memorandum Budapeszteńskim nie ma i też tragedia Ukrainy polega na tym, że nawet te współczesne umowy, które. W, w styczniu 2024 roku Ukraina zawarła z państwami Zachodu, także ciągle nie są przekroczeniem tego pułapu porozumienia wiążącego. Z jednej strony, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, to może być dowód na to, że niektórzy traktują zobowiązania prawno-międzynarodowe dość poważnie, no bo skoro tak naprawdę w pewnym sensie istnieje pewne, pewna obawa, istnieje pewne poważne zawahanie, czy dać takie gwarancje prawno-wiążące też, czy też nie, czy to nie jest Twoim zdaniem jednak dowód, że prawo międzynarodowe jednak jest, no, no ma jakieś znaczenie, nawet zestawiając to z tak ważnymi zagadnieniami dla państw, jak kwestie bezpieczeństwa? No, z pewnością dla państw demokratycznych, które faktycznie opierają swoją władzę o z jednej strony większość, większość parlamentarną, ale też jednocześnie większość wśród samego społeczeństwa, więc te oczekiwania społeczne, czy wręcz narodowe, one muszą mieć swoje odzwierciedlenie właśnie w działaniach państwa na arenie międzynarodowej. Więc w tym sensie tutaj jak najbardziej pełna zgoda, że państwa, zwłaszcza zachodnie, państwa demokratyczne, przykładają bardzo wielką wagę dla prawno-międzynarodowych zobowiązań, i to nie jest tak, że w każdej sytuacji właśnie obligują się do. Działania prawnie wiążące. Tutaj wspomniałeś o tych umowach, o tych porozumieniach, które Ukraina zawiera. Tutaj przypomnijmy, że taką pra, prapowodem były ustalenia szczytu NATO w Wilnie w lipcu 2023 roku, czyli tego szczytu, który, jak już mówiliśmy to w naszych odcinkach, przyniósł jednak rozczarowanie. Choć dla mnie oczekiwane, czyli dla Kijowa, choć dla mnie oczekiwane, czyli to, że Ukraina nie była wówczas zaproszona do NATO, bo też i mam wrażenie, że jednak być nie mogła w sytuacji, w której się znajduje właśnie od dwóch, a w zasadzie od dziesięciu lat, czyli zbrojna agresji na swoje państwo, taką protezą miały być deklaracje bezpieczeństwa, potem Właśnie z kolei jakby przemienione w porozumienia bezpieczeństwa, zawierane najpierw z krajami G7, a następnie przez kolejne państwa, które również taką wolę wyraziły. Tutaj pamiętamy, że podczas swojej wizyty do Kijowa pan premier Donald Tusk również zadeklarował, że Polska takie porozumienie analogiczne do tej brytyjskiej, Umowy, ale to właściwie nie jest umowa, tylko właśnie porozumienie zawrze. Więc rzeczywiście mamy sytuację, w której Ukraina jest zapraszana do takich porozumień, ale kiedy sobie spojrzymy na ich treść, to jest, to jest o tyle też paradoksalne, ponieważ pan prezydent Władimir i też ukraińska dyplomacja, właściwie przed zawarciem tych umów mówiła nigdy więcej, Memorandum budapesztańskiego. Nigdy więcej papierowych obietnic, które nie mają pokrycia rzeczywistości, i te właśnie porozumienia miały być odpowiedzią na wyzwania dnia, który, który dotyka właśnie dziś Ukrainę. Ale kiedy spojrzymy na, te, na to konkretne porozumienie brytyjsko-ukraińskie, no to niestety dostrzegamy, że też zgodnie z tą analizą pani doktora Agaty Kleczkowskiej w zakresie Memorandum Budapesztańskiego mamy również bardzo podobne sformułowania językowe, czyli pewne obietnice, commitments, pewne no właśnie działanie jakby zobowiązujące, ale nie w zakresie obligacji czy też zobowiązań, obligations w języku angielskim, co już nam sugeruje, że zwłaszcza z perspektywy brytyjskiej, no to jest właśnie pewne działanie, które ma wspomóc. Ukrainę w zakresie bezpieczeństwa, czyli transferu nowoczesnej broni, szkolenia ukraińskich żołnierzy, również w aspekcie cyberbezpieczeństwa, a także wielu innych działań, na przykład kooperacji w zakresie pomocy humanitarnej, obrony cywilnej, również działania, które mają mieć na celu w przyszłości Wyrównanie szkód, czyli reparacje za działania rosyjskie. Tutaj też Wielka Brytania w tym porozumieniu stwierdza, że właśnie będzie działała na, na rzecz tych reparacji, na przykład, w zakresie, na przykład w zakresie rosyjskich środków zgromadzonych w bankach brytyjskich. Ale kiedy zobaczymy sobie w zasadzie taką ostatnią sekcję tego porozumienia która mówi o współpracy w zakresie przyszłego zbrojnego ataku. No to po pierwsze, również nie ma tutaj żadnego, żadnego odpowiednika artykułu 5 NATO, więc to nie jest taka, takie zobowiązanie, w którym Wielka Brytania musi na przykład wysłać swoje wojska na terytorium Ukrainy w celu odparcia rosyjskiej agresji. A ponadto też taka moja refleksja, ponieważ mówimy o przyszłym ataku rosyjskim, ale przecież z perspektywy takiej, po pierwsze, prawnie, atak rosyjski, agresja rosyjska trwa już 10 lat. I teraz, właśnie politycznie, my to najczęściej rozbijamy na te dwa okresy. 2014-2015 rok, ta faza aktywnych działań, gorących działań na Donbasie i też wcześniej na Krymie. Potem, potem lata działań hybrydowych z pewnymi incydentami. No i 24 lutego 2022 roku, czyli atak na pełną skalę. Politycznie, militarnie my to rozbijamy, ale prawnie jest to wciąż ta sama agresja. Więc co by oznaczała jakaś przyszła rosyjska inwazja? Tak? Czy to właśnie byłby ten aspekt oceny politycznej, na przykład po zamrożeniu konfliktu, do którego może przecież dojść niebawem? Mamy to, mamy kolejne np. rozmrożenie tego, te, te, tego konfliktu. Czy to musi być faktycznie prawnie nowa agresja, czyli po ustąpieniu, po zakończeniu tej obecnej? To już jest kolejny element, który oczywiście ma tutaj wiele elementów do interpretacji na oczywiście niekorzyść Ukrainy, no bo Wielka Brytania wtedy może właśnie z tego również dość skwapliwie skorzystać. No i też podobnie jak w aspekcie memorandum, budapesztańskiego również to porozumienie nie, nie przewiduje żadnych na przykład klauzul w zakresie sporów między stronami no to, to są takie powiedziałbym technikalia formalne ale jednak one też pokazują że umowa międzynarodowa traktat ma pewną, ma pewne cechy charakterystyczne a tutaj tylko po prostu brakuje więc też tak jak mówiłem wcześniej to pewna proteza iluzja bezpieczeństwa w tym sensie, że no faktycznie Wielka Brytania, tutaj nie mogę powiedzieć, bo jest bardzo aktywna, zwłaszcza tutaj w kontrze do, do państwa niemieckiego, jak najbardziej już przed inwazją na pewną skalę wspomagała Ukrainę militarnie, również w tym aspekcie szkoleniowym, tutaj nie można powiedzieć, że Londyn jest jakoś, jakoś tutaj w sposób no taki cyniczny działa, ponieważ na pewno pomaga Ukrainie na tyle, ile jest na tyle, ile jest to możliwe plus na tyle jest ze zgody politycznej właśnie w Wielkiej Brytanii. No ale to ponownie jest tylko pewna proteza bezpieczeństwa, która no, nie może zastąpić braku obecności Ukrainy w NATO, to bo jednak NATO to jest mimo swoich pewnych ułomności, zwłaszcza interpretacyjnych, jednak to żelazne, prawne zobowiązanie. Więc w tym aspekcie te, te umowy, które Ukraina zawiera, oczywiście one są ważne politycznie, pokazują pewną stałość sojuszu, prawda, Ukrainy z tymi najważniejszymi partnerami świata zachodniego. To, to, to jest pozytywne, natomiast wciąż wciąż nie dają tego, co Kijów, na co Kijów liczy, czyli, czyli właśnie tego żelaznego, prawnego zobowiązania, że w momencie ataku tego kolejnego Rosji faktycznie zbrojnie przyjdzie z pomocą jakieś państwo zachodnie, które właśnie jest stroną takiego porozumienia. I właśnie idąc w tym duchu pewnych, pewnych politycznych deklaracji, niedawno padła bardzo ciekawa deklaracja prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził, że nie wyklucza, Obecności wojsk zachodnich na terytorium Ukrainy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz był bardzo sceptyczny, ale są takie państwa jak chociażby Finlandia, Czechy również, częściowo również Polska, tutaj chociaż jest pewien spór, ale, ale które dość, powiedziałbym, pozytywnie zareagowały na słowa Emmanuela Macrona. I tutaj pytanie do ciebie, właśnie, jak oceniać taką polityczną wypowiedź? Czy to jest? Tylko gra polityczna, która nie ma żadnego nawet politycznego charakteru obietnicy. Czy jednak według Ciebie jest to pewna obietnica polityczna, którą składa Macron właśnie Zełęckiemu czy też innym w Kijowie? Jak to postrzegasz, właśnie to działanie prezydenta Francji? No powiem szczerze, że mam tutaj pewną zagwostkę, bo z jednej strony NATO, no i także Francja i inne państwa przyjęły taką politykę, że oczywiście nie są państwami neutralnymi. W pewnym sensie neutralność zostawmy zupełnie na uboczu w tych rozważaniach. Ale także nie są państwami zainteresowanymi uczestnictwem jako strona w, tutaj w wojnie ukraińsko-rosyjskiej po stronie Ukrainy. To zostało jednoznacznie wykluczone. Faktycznie, patrząc na praktykę państw, obecność pewnego kontyngentu o charakterze doradczo-logistycznym obcych sił zbrojnych na terytorium państwa będącego w stanie konfliktu zbrojnego nie sprawia, że poprzez udział tego kontyngentu to państwo wysyłające staje się stroną konfliktu zbrojnego. Tutaj weźmy chociażby przykład wojny w Wietnamie, kiedy Sowieci wysyłali tak zwanych doradców, którzy często nawet, ale jednak na zasadach sporadycznych czy też nieoficjalnych, również brali udział w, czynnie w działaniach zbrojnych. No, ale znajdowali się, niemniej znajdowali się, jakby na terytorium tego państwa, strony konfliktu zbrojnego. To jednak nie prowadziło do tego, że na przykład w wojnie wietnamskiej uważaliśmy za wojującego Związek Radziecki. Jednak wojującym cały czas był Wietnam Północny, Wietnam Południowy, a także Stany Zjednoczone, które, które były współwojującym po stronie Wietnamu Południowego w tym konflikcie. Tak więc to jest moim zdaniem pewna gra. To jest oczywiście pytanie, Jakiej roli ten kondygent miałby znaleźć się na Ukrainie? To jest zasadnicze pytanie, no bo jeżeli znalazłby się w czynnej roli bojowej, czyli zostałby wysłany na front, gdzie dokonywałby wspólnie z wojskami ukraińskimi operacji zbrojnych, no to faktycznie zbliżałoby to takie działanie właściwie do uczestnictwa w konflikcie zbrojnym. Natomiast, tak jak mówię, no istnieje druga możliwość, że jest to pewna projekcja siły, związana z tym, tak, będzie jakaś forma francuskiej obecności militarnej na terytorium Ukrainy, ale jednakże w tym wymiarze powiedzmy sobie niebojowym. W tym wymiarze logistycznym, czy też być może nawet pokojowym, na przykład w ramach działań polegających na rozminowaniu danego obszaru. Oczywiście to może wywoływać większe kontrowersje, także pod kątem prawnym, no bo co wtedy, kiedy na przykład te jednostki poprzez swoją obecność dokonują tak zwanego shielding, czyli na przykład osłaniają, Jakieś cele infrastruktury militarnej Ukrainy, które dla Rosji mogłyby być celem. To jest oczywiście zagadnienie też trudne. Wydaje mi się, że no z jednej strony jest to, jest to działanie, które niestety pokazuje nam, że konflikt na Ukrainie rozwija się niezbyt pomyślnie dla, dla strony ukraińskiej. To znaczy, tutaj nie mówimy o, o jakiejś. Na strategicznym porażce czy, czy, czy widokach na jakieś strategiczne przełamanie, ale wydaje mi się, że chyba jest to sygnalizacja pewnego niepokoju, o może to jest prawidłowe słowo, co do sytuacji, która ma miejsce na froncie. Jak widzimy, faktycznie strona rosyjska od właściwie zakończonej ukraińskiej kontrofensywy znajduje się w stanie pewnej inicjatywy. I no, dokonuje pewnych, aczkolwiek oczywiście jakichś tam e, ciągle niewielkich, ale jednak postępów terytorialnych, jednocześnie zadając straty armii ukraińskiej. Więc tego typu działanie bym określał jako działanie polityczne, oczywiście z zachowaniem tych parametrów, o którym bym powiedział czyli działanie, które prawdopodobnie cały czas będzie mieściło Państwa natowskie, które zechcą takie kontyngenty wysłać poniżej progu bycia stroną konfliktu zbrojnego, poniżej zaangażowania ich w, w konflikt zbrojny jako taki, po to, aby no, w pewnym sensie również no, pokazać tutaj na, na pewne granice rosyjskich postępów, jakie być może dla Zachodu są akceptowalne. Czy będzie się wiązało to z czymś dalej idących? Wydaje mi się, że nie jestem pewien. No, cały czas ja uważam, że tragedią Ukrainy jest to, że Ukraina jest partnerem dla świata zachodniego. To jest pewna różnica w odniesieniu do Polski. Polska jest tym ally, czyli jesteśmy sojusznikiem Soju od sojuszników, e od partnerów, a sojuszników właśnie rozróżnia to względem, kogo mamy to prawnie wiążące zobowiązanie do wspólnej obrony. Względem Polski takie zobowiązanie jest, względem Ukrainy takiego zobowiązania nie ma. Ukrainie pomaga się na zasadzie dobrej woli. Polsce należy pomóc, bo wynika to ze zobowiązania prawno międzynarodowego. Za naruszenie. Obietnic politycznych względem Ukrainy nie poniesie się odpowiedzialności międzynarodowej, poniesie się jedynie powiedzmy odpowiedzialność moralną, a jak dobrze wiemy ze, ze, z teorii stosunków międzynarodowych, ta moralność w polityce międzynarodowej jest bardzo różnie postrzegana za brak pomocy Polsce, państwo poniesie odpowiedzialność międzynarodową, bo jednak jest to norma prawa międzynarodowego. Chociaż oczywiście no, zdajemy sobie, i pewno nasi słuchacze również sobie zdają takie pytanie, na ile to zobowiązanie no, będzie miało zastosowanie w praktyce. Jest to też coś, kwestia niezbadana do końca. Też, jak podkreśliliśmy, są pewne wątpliwości, są pewne takie delikatne niuanse w artykule 5, które mogą w pewnym sensie to jego takie bardzo mocne znaczenie. Osłabiać, no, w rezultacie trochę sprowadzając ten problem do tego, czy utworzy się koalicja chętnych, chętnych na tyle, aby podjąć ryzyko wejścia jako strona konfliktu zbrojnego w tej mierze, czy też pozostałe państwa mogą zdecydować, że jednak tego ryzyka nie podejmą, natomiast na przykład zezwolą na loty, wykorzystanie swojego terytorium do prowadzenia jakiejś operacji, ale jak, bez jakiegoś daleko idącego czynnego uczestnictwa w działaniach zbrojnych. W kontekście ewentualnej obecności sił sojuszniczych na terytorium Ukrainy pojawia się jeszcze jedno zagadnienie: co wtedy, kiedy wojska państw członkowskich NATO zostaną zaatakowane przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej? Czy pomimo tego, że dochodzi do tego aktu na terytorium państwa nieczłonkowskiego, czyli Ukrainy, to, czy mimo wszystko ta sytuacja może spowodować uruchomienie artykułu 5 NATO? To jest ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że odpowiedź na nie możemy odnaleźć w artykule 6, który określa nam granice tego, co państwa NATO określają, oceniają jako napaść zbrojną. Otóż, w rozumieniu tego przepisu, napaść zbrojna może nastąpić tylko na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich NATO. Co wyłączałoby możliwość przypisania stanu napaści zbrojnej w rozumieniu artykułu 5 w odniesieniu do tej wspomnianej sytuacji, sytuacji, w której do ataku dochodzi na terytorium państwa nieczłonkowskiego. W drugim punkcie rozszerza się w pewnym sensie ten zakres tego, co NATO uważa za, za napaść zbrojną, także na Atak nieskierowany na terytorium, lecz na komponenty powietrzne, lądowe bądź morskie sił sojuszniczych, także dotyczące ewentualnego stacjonowania wojsk okupacyjnych. Przy czym zwróćmy uwagę, no trudno byłoby uznać, że wojska znajdujące się na terytorium Ukrainy wojska sojuszu będą wojskami okupacyjnymi, w rozumieniu artykułu 6, ponieważ znajdą się tam na zaproszenie, oczywiście, rządu w Kijowie. No, Interwencje na zaproszenie, w ogóle obecność obcych sił zbrojnych na zaproszenie, wyklucza możliwość przypisania, że że no, stanowią one siły zbrojne okupacyjne. No i także ewentualnie podnoszone jest również to, że atak na jednostki morskie, czy na Morzu Śródziemnym, czy na obszarze północnoatlantyckim, na północ od zwrotnika Raka, może również być traktowany jako napaść zbrojną, um, która uruchamiałaby tą kolektywną odpowiedź: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Więc wydaje mi się, że w sytuacji ewentualnego ataku na sojusznicze komponenty zbrojne znajdujące się na terytorium Ukrainy, artykuł 5 nie będzie miał zastosowania, chociaż oczywiście no jest to taka moja ocena wynikająca z samego treści przepisu. Jak będzie, to tak naprawdę czas pokaże. Stąd też no, wydaje mi się, podsumowując tą, tą część, to Twoje pytanie na temat obecności sił zbrojnych NATO, wydaje mi się, że jest to część pewnej gry, która być może jest prowadzona po to, aby zasygnalizować Kremlowi. Że pewne że pewien zakres, postęp dalszej agresji będzie nieakceptowalny w jakimś zakresie dla państw NATO. Z drugiej strony może być to znak tego, że faktycznie ta ukraińska obrona słabnie. Stąd też jest to taki sygnał wzmacniający tą obronę. Natomiast, czy jest to cały czas przełom w tym konflikcie? No Ja bym był jednak ostrożny co do takich dalej idących. Sformułowań i tez, ponieważ, tak jak mówię, wszyscy sobie doskonale znają, zdają sobie sprawę z tego, jaka jest. Stawka. Zresztą, no, umówmy się. No, to są tylko zapowiedzi. My, z drugiej strony, możemy przytoczyć również szereg wypowiedzi różnego rodzaju innych polityków, którzy no, twierdzą, że owszem, no, jest to jakaś propozycja, ale tylko propozycja, która, jak widzimy, propozycja, no, to też tak nie jest, że wszyscy są z tej propozycji zadowoleni. Czy jest to próba prezydenta Macrona działania na lidera? Takiego jakby, po to powiedzieć, wolnego świata, czy jest to sygnał, że Amerykanie chcą wycofać się z tego konfliktu, to znaczy, Wycofać się w takim sensie, że częściowo redukują swoją uwagę. Może nie chodzi mi o odwrót całkowity, ale o pewną redukcję swojej uwagi geostrategicznej z różnych powodów. Z powodów no, przede wszystkim tego konfliktu, wielkiego konfliktu politycznego, który w tym momencie ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i tych rychłych wyborów. No więc, właśnie pytanie do ciebie, jak ty oceniasz, czy, czy faktycznie no, możesz, może się zgadzasz, albo też nie zgadzasz się z tą tezą. Że, że tragedią Ukrainy, wydaje mi się, w XXI wieku jest to, bo to nie tylko Memorandum Budapeszteńskie, ale też przecież ta deklaracja z Nord Stream 2 z 2021 roku podczas spotkania Bidena z Merkel, gdzie też gwarantowano drogą jakiejś deklaracji politycznej integralność suwerenność Ukrainy, na przykład deklarowano, że przekazane zostaną jej pieniądze na transformację energetyczną i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak widzimy od 1994 roku do właściwie roku 2024 roku mamy 20 lat porozumień, których stroną jest Ukraina, które jednak nie mają charakteru umów międzynarodowych. I czy ty zgodzisz się ze mną z taką tezą, że, że to jest jednak pewna tragedia Ukrainy i to jest też dowód na to, jak my, jako Polacy, powinniśmy być jednak wdzięczni, że te, te 25 lat temu dołączyliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Właśnie, zaczęliśmy od ten odcinek od przywołania dnia, od przywołania 12 dnia marca 1999 roku, który faktycznie zmienił geopolityczne, a też i prawno-międzynarodowe położenie Polski. I faktycznie to geopolityczne okienko możliwości było przez nasz kraj, też kraje naszego regionu, wykorzystane w pe sposób perfekcyjny. Można tutaj dyskutować, czy na przykład akt stanowiący NATO-Rosja, który dwa lata przed naszym wstąpieniem był zawarty i, no właśnie, pytanie, czy formalnie wciąż obowiązuje, on w istocie trochę dzielił Sojuszników na tych lepszych i, i gorszych, bo w zasadzie nie pozwalał na zbyt wiele działań w zakresie infrastruktury, czy też obecności sił zbrojnych sojuszniczych na terytorium Polski, państw bałtyckich, czy wtedy jeszcze e, oczywiście tych pierwszych trzech państw, czyli trzech Węgier oraz Polski, a potem w kolejnych rozszerzeniach kolejnych państw. Więc też była taka prawda, że że jednak przez lata byliśmy członkiem drugiej kategorii, choć wydaje się, że po agresji na pełną skalę Rosji, w zasadzie ten akt NATO-Rosja no w zasadzie nie obowiązuje z perspektywy takiej, że naruszenie przez Rosję swoich zobowiązań. Spowodowało decyzje polityczne o tym, że na terytorium Polski jest ta stała, rotacyjna obecność wojsk amerykańskich. To nie mówiąc oczywiście również o obecności wokół lotniska w Rzeszowie, czy też w innych miejscach, również wojsk innych państw sojuszniczych. To pokazuje, że prawo międzynarodowe faktycznie ma swoje znaczenie i tutaj Polska. Na tym korzysta. No a Ukraina faktycznie, jak wspomniałeś, jest w tym tragicznym położeniu bycia kompletnie poza, poza, oczywiście tymi głównymi dokumentami, jak Kartą Narodów Zjednoczonych, które oczywiście też są wiążące które Rosja narusza, ale jednak pozostaje poza tymi najważniejszymi. Z sojuszami, w tym oczywiście z Sojuszem Północnoatlantyckim. Natomiast ta dyskusja, to ja myślę, że to już powoli będziemy właśnie do końca naszego dzisiejszego odcinka zmierzać, i taka moja refleksja na koniec. Pytanie właśnie potem do Ciebie, czy też się z tym, jak do tego podchodzisz Ty, że jednak te wszystkie przykłady porozumień natury politycznej, czy komunikatów e, najważniejszych przywódców państwowych, zwłaszcza światowych mocarstw? Tutaj też w tym, w tym kręgu myślę jednego Francji, bo oczywiście nie jest to mocarstwo porównywalne z USA czy, czy Chinami czy Rosją, ale jednak e, na kontencie europejskim państwo nuklearne i te ambicje Macrona rzeczywiście dzisiaj widzimy, dostrzegamy, e, że jednak. E, Świat stosunków międzynarodowych to nie tylko prawo międzynarodowe. My, jako prawnicy, często o tym zapominamy, bagatelizując, lekceważąc te normy polityczne, ale one istnieją i, i one faktycznie kształtują postawy i zachowania państw. Oczywiście nie mają one charakteru wiążącego. Nie można udać się do sądu międzynarodowego z roszczeniem o naruszenie takiego zobowiązania natury politycznej, a nie prawnej. To wszystko prawda. Ale to pokazuje, że państwa z tych instrumentów korzystają, ponieważ są one dużo bardziej elastyczne i zapewniają taką realizację tych najczęściej bieżących interesów natury politycznej. Więc jako prawnicy musimy również się otworzyć na to, że stosunki międzynarodowe, to nie tylko system prawa międzynarodowego, mamy wiele innych systemów normatywnych, które w stosunkach można dostrzec, właśnie normy polityczne. Niektórzy mówią o normach moralnych, słusznościowych, inni temu zaprzeczają, też niektórzy mówią o teorii skutecznego działania, czyli takie właśnie wymuszanie pewnych postaw przez państwa. Więc to wszystko kształtuje stosunki międzynarodowe i prawo, choć jest jedynym wiążącym, system jest, jest, tylko, jest jednak tylko jednym ze systemów, które stosunki kształtują, a nie tym jedynym. Więc to jest taka z kolei uwaga, taka powiedziałbym autokrytyka, samokrytyka właśnie wobec mnie samego, czy też naszej tutaj profesji, bo jednak często właśnie o tym zapominamy. I Mateuszu, twój ostatni głos właśnie o tych, o tych normach politycznych w kontekście Stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego, jak do tego podchodzisz? Normy polityczne, czy one mają sens? Ja myślę, że trzeba zaznaczyć, że prawnik zajmujący się prawem międzynarodowym nie może być oczywiście naiwny. To znaczy, nie może uwzględniać w pewnym sensie prawa międzynarodowego na, na takim absolutnym piedestale systemu międzynarodowego. To by było nawet w pewnym sensie całkowicie niesprawiedliwe wobec samego prawa międzynarodowego. Tak jak wspomniałeś, system międzynarodowy to jest funkcjonowanie społeczności międzynarodowej o bardzo różnych, zróżnicowanych zakresach badań. Przecież w ramach systemu międzynarodowego bada się masę rzeczy, bada się geopolitykę, bada się teorię stosunków międzynarodowych i bada się też prawo międzynarodowe jako jeden z tych elementów tego wielkiego systemu międzynarodowego. To jest, wydaje mi się, też z kolei taki argument, który pozwala w pewnym sensie czasami odebrać takie, taką również krytykę prawa międzynarodowego, że prawo międzynarodowe jest e, słabe albo e, nie funkcjonuje prawidłowo. Tak, e, tu trzeba sobie powiedzieć, ale co jest źródłem tego problemu? Pro, źródłem problemu nie jest prawo międzynarodowe. Jako samo w sobie. Źródłem problemu jest ten chaos stosunków międzynarodowych, który uważa się za dominujący, jakby jest to coś zaakceptowane przez te wszystkie trzy główne szkoły stosunków międzynarodowych, które uważają, że właśnie chaos, brak. Tego mechanizmu wymuszania zachowań, brak tego ustawodawcy, żandarma czy prawodawcy jest tym, co po prostu charakteryzuje społeczność międzynarodową, a prawo międzynarodowe robi, co może, próbując w pewnym sensie ten chaos, Okiełznać, ale ma tutaj wyraźne swoje ograniczenia w tym, w tym zakresie. Tak więc, tak jak widzimy, wydaje mi się, że jak najbardziej jest to miejsce na, na działania polityczne, tak jak wspomniałeś, działania wygodne, działania, które pozwalają państwu na w pewnym sensie działanie sprawniejsze, ale tak jak wspomniałeś, no, to powoduje, że te działania no, trafiają pod tak zwany sąd opinii światowej, publicznej. Tak, możemy. To określić. Nie ten sąd w hadze, nie sędziów, którzy badają traktaty, analizują, czy mamy do czynienia z powstaniem normy zwyczajowej, skrupulatnie analizują praktykę państw i tak dalej lecz właśnie ten sąd, który po prostu opierający się na tym, co kiedyś Woodrow Wilson nazywał, na tej moralnym potępieniu pewnych działań, które niezgodnie z tymi zasadami prawa międzynarodowego miałoby miejsce. Ale oczywiście z jednej strony nie możemy być naiwni, z drugiej strony też nie powinniśmy być cyniczni I na zakończenie, ponieważ wspominaliśmy o artykule trzecim, wspominaliśmy o artykule piątym, wspomnijmy także o artykule 8, Otóż artykuł 8 Paktu Północnoatlantyckiego stanowi, że żadne z państw NATO nie może zawrzeć porozumienia międzynarodowego, które byłoby sprzeczne z paktem NATO. I mamy pewien dowód na skuteczność tego systemu. To jest może lekka kontra do tego, co powiedziałeś, ale wydaje mi się kontra pokazująca, jak czasami jest złożony świat prawa międzynarodowego, orbitujący w tym systemie międzynarodowym. Pamiętajmy, że w grudniu 2021 roku Siergier Ławrow zaproponował nową formę porozumienia pomiędzy NATO a Rosją. To ciągle jest opublikowane na stronie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to traktat, który dla mnie osobiście wyznacza te granice imperialnej polityki Kremla. On chce Stworzyć z państw NATO tak zwane NATO 2.0, czyli podzielić NATO na starych członków sprzed rozszerzeń z lat 90. i tych członków nowych, i generalnie nie zezwolić starym państwom natowskim, głównie Amerykanom, na stacjonowanie sił zbrojnych w państwach nowych. Takie porozumienie, jeżeli którykolwiek członek z NATO rozważałby na zawarcie, no, stoi w sprzeczności z artykułem 8. I zwróćmy uwagę, że nikt tak naprawdę nawet poważnie nie myślał o tym, żeby w ogóle nawet pochylić się nad tą propozycją, co oznacza, że jednak pewne zobowiązania traktuje się poważnie i to jest taki przykład typowego prawnego zobowiązania traktowanego poważnie przez społeczność międzynarodową w tym wypadku przez członków NATO więc jak widzimy w fakcie w fakcie północnoatlantyckim, który jest dość skromnym traktatem pod kątem ilości traktatów. Znajdziemy jednak kilka. Znajdziemy więcej nam, niż się wydaje, elementów, które no jednak podnoszą, że oczywiście jest to bez wątpienia wiążący dokument w świetle prawa międzynarodowego. Jest to traktat zawierający strukturę charakterystyczną, jest to traktat, który buduje zobowiązania względem państw, zobowiązania do kolektywnej odpowiedzi, zobowiązania do również przygotowywania się w ramach artykułu trzeciego do takiej kolektywnej odpowiedzi i zobowiązania artykułu ósmego, aby nie rozbijać jedności sojuszu, aby nie starać się zawierać porozumień, które mogłyby sojusz pozbawić swojej siły. No to jednak okazuje się, że, że tych elementów jest więcej i, i tak naprawdę możemy powiedzieć, że ta siła normatywna płynąca sojuszu północnoatlantyckiego jest dość duża aczkolwiek oczywiście nie wolna od pewnych niuansów, w których wchodzi tu już właśnie polityka międzynarodowa, i to jest coś, co po prostu jako prawnicy chyba musimy zaakceptować. Tak jest. To bardzo trafna uwaga na koniec naszego dzisiejszego odcinka, w którym rozmawialiśmy o tych żelaznych zobowiązaniach i tych mniej żelaznych bardziej papierowych, czyli politycznych, które też mogą być i bywają wykonywane, to też nie jest tak, że normy polityczne mają charakter wyłącznie właśnie cynicznego. działania państw też są takie porozumienia wykonywane właśnie poprzez dobrą wolę. Za ten odcinek o właśnie o tych konsekwencjach pozytywnych obecności polski, w NATO i, i porównaniu norm prawnych do politycznych serdecznie dziękuję. Mateusz Piątkowski oraz Tomasz Lachowski. Do kolejnych spotkań.